Muzyczne abecadło. P jak puzon. Nazwę przyjął od niemieckiego posaune, po włosku nazywa się trombone, co oznacza wielka trąba. Puzon należy do grupy instrumentów dętych blaszanych. Jak jest zbudowany puzon? Puzon zbudowany jest z trzech metalowych rur, które połączone są ze sobą. Najkrótsza z nich zakończona jest kociołkowatym ustnikiem, a najdłuższa czarą głosową. Łączy je ze sobą rura wygięta w kształt litery U, nazywana także suwakiem. Jego ruchy umożliwiają płynną zmianę wysokości dźwięku. Jak powstaje dźwięk w puzonie? Dźwięk w puzonie powstaje dzięki drgającemu słupowi powietrza wprowadzonemu w ruch za pomocą wibrującego fragmentu ludzkiego ciała. W tym przypadku są to usta grającego. Właśnie od ćwiczeń mięśni ust, także z wykorzystaniem pierścienia oraz od wprawek rozgrzewających, puzonista często rozpoczyna codzienną grę. Do zmiany barwy puzonu służą tłumiki. A jak śmieje się puzon? Jakie wyróżniamy sposoby artykulacji? Jaka jest skala puzonu? Puzonista musi umieć czytać nuty w kluczach basowym, tenorowym, altowym i sopranowym. W rodzinie puzonów są aż cztery instrumenty. Puzon sopranowy, altowy, tenorowy i basowy. Najbardziej popularny jest tenorowy i tenorowo-basowy. Bardzo często puzon tenorowy wyposażony jest w wentyl kwartowy. Dzięki temu skala puzonu się poszerza i łatwiej można wykonać niektóre utwory. A jak brzmi puzon altowy? Zobaczcie, sami możecie stworzyć instrument dęty blaszany. Nadaje się do tego każda rura. Puzon przedstawiał Łukasz Michalski, puzonista Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej.